załatwiary. Jakiś czas temu. Teraz jak byłem w mojej komorze, modliłem się wcześniej do Boga i mówiłem: Boże, potrzebuję, jak to robię zazwyczaj, potrzebuję kolejny temat dla Kościoła. I budzę się w nocy i śpiewa mi w głowie piosenka. I ta piosenka brzmiała mniej więcej tak, ja dokładnie pamiętam, ale... Nie, to nie Panielski Orzech. To nie Panielski Orzech. Pierwsze słowo. A. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Słowo honoru. Jak organy mi grały w głowie. Takie normalne z Kościoła katolickiego. Tak. Ja w ogóle wstałem, w ogóle wiesz, słyszę to, ale tak jakby mnie... Normalnie jak na mszy. Powstaje z grobu dnia trzeciego z rana. I Duch Święty do niego mówi tak: będziesz ludziom mówił o zmartwychwstaniu. Powiesz im o czymś, co bardzo łatwo wchodzi w zapomnienie. Chcę wam dzisiaj mówić o Chrystusie zmartwychwstałym. To jest nasz grunt. Musimy w to wierzyć, jaki On jest, bo nasza wiara opiera się na Nim. Nasza wiara to nie jest wiara w Boga. Nasza wiara to jest wiara Bogu. A jeszcze głębiej idąc, wiara, którą ma sam Bóg. Bo oryginał Pisma mówi: miejcie wiarę Bożą. Miejcie wiarę Bożą. Wiesz, co to jest wiara Boża? To jest wiara, którą Bóg stworzył ziemię i niebo. Wiesz, jak Bóg to stworzył? Przez wiarę. To jest taka wiara. Taka wiara. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nią upodobania. To jest wiara Boża. Jak, taka, jaką On ma. I o której On nam mówi na kartach Pisma. List do Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Taki tekst. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Nasza wiara musi opierać się na zmartwychwstaniu. Nasza wiara jest oparta na zmartwychwstaniu. Na zmartwychwstaniu. Jeśli naszą wiarę ulokujemy przede wszystkim w ukrzyżowaniu, w tym, że nasze grzechy zostały przebaczone, a nasze życie nigdy, to nasze życie nigdy nie osiągnie zamierzonego przez Boga dla nas poziomu. A masa chrześcijan o tym nie pamięta. I lokuje swoją wiarę w tym, że Jezus umarł za ich grzechy. Tylko że krzyż to był początek, a zmartwychwstanie to był koniec tego zajścia. I co mówi słowo? Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek, rzekł mędrzec Salomon.
lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Ludzie, którzy zbudowali swoją wiarę na ukrzyżowaniu, na tym, że zostali uwolnieni od grzechów, to są w pół drogi. Oni są w połowie drogi. I oni tak naprawdę zatrzymali się w tej połowie drogi. Krzyż stał się centrum ich życia. Ale krzyż nie jest centrum życia chrześcijanina. Ja o tym tłukę i tłukę i tłukę lata do ludzi. Centrum chrześcijaństwa to zmartwychwstanie. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych, uratowany będzie. Chrystus wstał z martwych. To zmartwychwstanie uczyniło Jezusa człowiekiem wszechmocnym. To zmartwychwstanie go uczyniło takim. Rzymian 1,4, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Według Ducha Uświęcenia został ustanowiony. W jaki sposób? W jaki sposób Jezus zostaje ustanowiony Synem Bożym? Ludziom się wydaje, że manifest boskości nastąpił w życiu Jezusa w momencie jego urodzenia się z Marii zawsze dziewicy. No aż do tego momentu. Niestety nie. Jezus do momentu zmartwychwstania nie posiadał w sobie niczego z Boga. Jak tylko odrodzonego ducha, jak każdy z nas. Jego synostwo dopiero oczekiwało na manifest końcowy. Kiedy to Jezus wchodzi w pełnię synostwa? Co to znaczy pełnia synostwa? To znaczy, że zaczyna się przez Niego manifestować boskość. Kiedy? Co mówi ten werset? Synem został ustanowiony. Wszedł w synostwo Boże w mocy przez zmartwychwstanie. Boskość Jezusa zamanifestowała się, jak wstał z grobu. Wtedy zamanifestowała się boskość. Wtedy. Bo do tej pory to On żył, wyrzekłszy się boskości, jak mówi słowo. Rozumiecie? Umarł na krzyżu jako człowiek, a wstał z grobu jako Bóg. Rozumiesz, dlaczego nasza wiara musi być zbudowana na zmartwychwstaniu? Ludziom się wydaje, że śmierć jest końcem. A Bóg mówi, chyba ty. Rozumiesz? To nie jest żaden koniec. I On tego nie bierze poważnie. On mówi tak, jeśli będziesz myślał na sposób ludzki, to śmierć będzie dla ciebie końcem. I zawsze będziesz pod jej panowaniem na tej ziemi. A potem będziesz w niebie się wstydził, że źle ulokowałeś swoją wiarę. To zmartwychwstanie uczyniło Jezusa człowiekiem wszechmocnym. Czyli Bogiem w ciele. Bóg w ciele. Nie już jedynie chodzący po siebie charyzmatyk z odrodzonym duchem, który robił to po to, aby zjednoczyć się ze środowiskiem ludzkim, umieć współczuć, doświadczyć wszystkiego za wyjątkiem błędów ludzkości. Ponieważ gdyby Jezus nie jako człowiek, lecz jako Bóg chodził po ziemi, to byśmy mieli poważny problem z utożsamianiem się z Nim. Ale On chodził po ziemi jako człowiek, ale po zmartwychwstaniu oni zobaczyli Boga. Boga.
który przechodził przez ściany, który poruszał się z szybkością światła, który znikał się i pojawiał się, który pojawił się w jednym miejscu, a za chwilę był kilkaset kilometrów dalej, który przemykał domy ponad 500 ludzi naraz. Potrafił dokonywać rzeczy, których wcześniej nie mógł robić. Rozumiecie? Który powiedział do swojej ukochanej uczennicy: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do nieba. Wiecie, czemu powiedział, żeby go nie dotykała? Bo by zginęła na miejscu. Maria z Magdali by tam padła martwa. On dopiero szedł tam na tron, aby chronić takich jak ona przed nim samym. Powiedział: nie dotykaj mnie. Miriam, nie dotykaj mnie jeszcze. Śmierć na krzyżu pochłonęła człowieka z jego niemocami. Zmartwychwstanie zrodziło człowieka mocy, czyli Boga w ciele. Czym jest ukrzyżowanie? To pochłonięcie naszych grzechów. Wiesz, czym jest pochłonięcie naszych grzechów? Tym, czym terapia. Wychodzi się do poziomu zero. Ludzie myślą, że przyjdą na terapię, skończą terapię i po terapii oni polecą. Nie. Wiesz, co ma robić terapia? Podciągnie cię do punktu zero. Byłeś wtedy byłeś pod kreską przed terapią, a po terapii wyszedłeś na zero. Przed terapią zero dla ciebie było sufitem. Siedziałeś w depresji i marzyłeś o tym, żeby być na poziomie zero. Chciałbym tak jak inni, normalnie. Wylazłeś. Stanąłeś normalnie na ziemi, ale jeszcze żadnej terapii nikt nie wymyślił, która przyniesie sukces człowieku. Dopiero teraz, jako normalny człowiek, możesz się rozpędzić po tej ziemi i za pomocą talentów, szeregu uwarunkowań, które posiadasz, zdolności, mówię po ludzku, osiągnąć swoje cele. Nie przeszkadza ci już depresja, poniżenie, rozumiesz? Grzechy, przebaczenie grzechów, utylizacja grzechów na krzyżu, to jak terapia podciągnęła ludzkość do poziomu zero. A tutaj, na tym poziomie zero, zaczyna się druga część podróży, zwanej zbawieniem, zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie. I tu człowiek nabiera rozpędu. Dlatego jest napisane: jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych, nastąpi co? Sozo. Będziesz sozo, tam jest napisane. Zupełnie zbawiony. Primo, uratowany, uzdrowiony. Tak? I wprowadzony w życiowy sukces. Nastąpi sozo. Ludzie, którzy swoją wiarę budują na ukrzyżowaniu, wychodzą na poziom zero i tak się krzątają po tym życiu. Ciągle im brak mocy. Ciągle szukają pomocy. Rozumiesz? Bo oni nie zrozumieli drugiej części drogi. Kiedy zrozumiałem drugą część drogi, to się w ogóle położyłem w tym wszystkim. Mówię: ale jazda. Jestem żywy i nigdy nie umrę. Objawienie Jana 26. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy. Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą powszechnie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jak proroczo czyta się ten werset? Błogosławiony i święty ten,
który wiarę swoją zbudował na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ów człowiek będzie panował tu na ziemi. Tu na ziemi będzie panował. Przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela powoduje zmartwychwstanie ducha człowieka. Duch powstaje z martwych. Wszyscy teologicznie tą rzecz wiedzą. Duch człowieka jest jego fundamentem. Gdy duch jest z martwych wzbudzony, to cały człowiek przestaje należeć do śmierci. I w to już niekoniecznie zaczynają ludzie wierzyć. Wiecie, o co chodzi z wiarą zbudowaną na zmartwychwstaniu? Na tym, że wierzę, że skoro mój duch wstał z martwych, to śmierć nie ma dostępu do niczego, nad czym duch mój włada, a duch mój włada nad moją psychiką i nad moim ciałem. Dlatego skoro ja uwierzyłem w zmartwychwstanie, to śmierć nade mną panować nie będzie. A zasady na tym globie są takie, że albo ktoś nad tobą panuje, albo ty nad kimś panujesz. Nie ma próżni. Rozumiecie? Nie ma. Objawienie Jana 20:14. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Tutaj śmierć i piekło są przedstawione, przyjaciele, osobowo. Zarówno śmierć, jak i piekło to wymiary duchowe, na których czele stoją duchy. Śmierć i piekło to są wymiary duchowe, na których czele stoją zarządzające nimi demony. Na czele śmierci stoi duch śmierci. Na czele śmierci stoi duch śmierci. Gdy Jezus powstał z martwych, to automatycznie duch śmierci stracił dotychczasową władzę, ponieważ ktoś, kto umarł, wstał z martwych. Czyli mechanizm śmierci okazał się nieskuteczny i zawodny. Po raz pierwszy w historii przestrzeni zwanej śmiercią i po raz pierwszy w historii demona, który stał na czele tego zjawiska, jakiś śmiertelnik, normalny człowiek, wstał z martwych. Runęła instytucja śmierci. Jak ja to zobaczyłem kiedyś, ja mówię, ale jazda, to wszystko jest, Panie, ściema. Wow! Dlatego ten Paweł chodził i się bujał i mówił, śmierć dla mnie jest zyskiem. Aha, mówię, to o to jemu chodziło. W głowie Pawła w ogóle nie istniała przestrzeń, że śmierć to jest czynna instytucja, tylko to są jakieś stare ruiny, gdzie nie ma kustosza, który pilnuje tego bałaganu. Dlatego Paweł był wyluzowany, bo on uwierzył w zmartwychwstanie. On powiedział, jeżeli ja wierzę, że mój Chrystus stał z martwych, co oznacza, że mój duch jest żywy, to śmierć dla mnie jest jedynie ruiną, miejscem nieaktywnym, pozbawionym energii. Gdy zatem człowiek ożywa duchowo z uwagi na przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to śmierć zaczyna czytać go jako zmartwychwstałego Jezusa i w związku z tym przestaje na niego napierać. Posłuchajcie bardzo ważnej prawdy. Rzeczywistość duchowa, ona widzi odrodzonego człowieka z Bożego Ducha, jako Jezusa.
Nie tylko Bóg widzi Ciebie jako swojego Syna Jezusa, ale też diabeł Cię widzi. Demony Cię widzą. Ale wiesz, z czym to jest związane? To jest w ogóle przedziwne zjawisko. Że rzeczywistość duchowa widzi nas tak, jak my widzimy siebie. Dlatego, że jest napisane, jak w liście do Koryntian, o ile pamiętam, poznam, jak sam jestem poznany. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie ma świadomości, czyli nie ogląda siebie w gabarytach zmartwychwstałego, to automatycznie duchowa rzeczywistość też go nie ogląda jako zmartwychwstałego. Bo ona widzi nas naszymi oczyma. Więc jeżeli ja uważam się za zmartwychwstałego, to diabeł widzi mnie jako Jezusa i nie chce mieć ze mną nic do czynienia. Dlatego ja nie miewam różnych kłopotów demonicznych już. Bo ja siebie oglądam jako zmartwychwstałego. Ja mam tak głębokie zrozumienie zjednoczenia z Bogiem, że ja naprawdę uważam siebie za takiego samego jak Jezus Chrystus. Tak siebie oglądam. Stąd moja wolność osobista. Ja się tak widzę. Pociągnęło to za sobą konsekwencje duchowe. Demony przestały się mną interesować. One nie chodzą za mną. Nie podsłuchują, co robię. Rozumiecie w ogóle to? Nie ma ich jak kładę się spać. Nie siedzą mi przy oknie. Nie grzebią mi w ogóle w czymś tam w domu. Rozumiesz, o co chodzi? Ich nie ma przy mnie. One mnie nie podsłuchują, one nie wiedzą, o czym mówię. Rozumiecie? Wczoraj oglądałem fragment, ponieważ lubię sobie też raz na jakiś czas strzelić Godzillę. Oglądałem sobie wczoraj fragment Godzilli. Zainteresowany byłem tym, bo tam jest bardzo fajny motyw taki. To bardzo mesjański odcinek Godzilli jest. Otóż Godzilla to jest ten najnowszy ten potwór tam, władca potworów. Jak wiemy, Godzilla żywi się promieniowaniem radioaktywnym. To jest jej pokarm. Czyli to, co jest normalnie dla ludzi zabójstwem, dla Godzilli jest pokarmem. Ona się tym żywi. Lubi zjeść rakietę balistyczną. To ją kręci. Jest cała jedną wielką elektrownią jądrową. I podczas walki z jakimś potworem, ten potwór ją tam wziął w górę, rzucił o ziemię. Bo tylko, że z reakcjami jądrowymi jest tak, że jeżeli, bo ona została puszczona z bardzo wysoka tam ze stratosfery, że jeżeli materiały rozszczepialne nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur, rozumiecie, to one nie giną, tylko zaczynają się aktywować, rozumiecie, i dochodzi do reakcji jądrowej. Więc Godzilla została ze stratosfery rzucona na ziemię, tamten potwór ją jeszcze podeptał i ona tak wpadła w to ziemię, wstrzaskała się i ten potwór tam w ogóle odszedł już i kamery idą na tą Godzillę, gdzie, co się zaczyna dziać? Reakcja jądrowa. I ona wstaje. Wstaje i jest silniejsza 100 razy niż przed tym upadkiem. I wjeżdża w niego, w tego potwora i go po prostu spala, zniszcza. Rozumiecie? Cała emanuje energią jądrową. No i do takich zjawisk przeciwnik się nie chce zbliżać. Jeżeli odrodzony z Bożego Ducha człowiek ma świadomość, że jest zmartwychwstały tak jak Jezus, to diabeł go będzie takiego oglądał i będzie od niego stronił.
I człowiek taki nie będzie miał problemu z demonami. I człowiek taki nie będzie miał problemu z opresjami. Rozumiecie to? Taki człowiek nie będzie miał kłopotu z diabłem. Jeżeli nie chcecie mieć kłopotu z diabłem, bo to jest bardzo kłopotliwe bydle. Niewiele znaczy, ale strasznie jątrzy. Rozumiecie? Tak jak ten plankton w SpongeBobie. Tak jątrzy. Ale jest kłopotliwy. Nie lubimy kłopotów. Do wolności nas powołał Bóg. Amen. Nie powołał nas Bóg, żebyśmy się szarpali z diabłem. Nie powołał nas Bóg, żebyśmy odkrywali całe życie opresję. Rozumiecie? Nie powołał nas Bóg do tego. Nie powołał nas Bóg, żebyśmy walki toczyli z demonami. Bóg nas powołał, żeby to wszystko się nas bało. Jak Jezusa zmartwychwstałego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jezus po zmartwychwstaniu już nie wyrzucił żadnego demona z nikogo. Nie uzdrowił też nikogo. Nie wskrzesił nikogo z martwych. A wiecie dlaczego? Bo demoniczne siły uciekały, kiedy On się zbliżał. Kiedy się zbliżał, piekło uciekało. Ono się go bało po zmartwychwstaniu. Do końca ukrzyżowania piekło atakowało Jezusa. Jezus musiał stosować mechanizmy, które to piekło neutralizowały. Ale po zmartwychwstaniu piekło bało się Jezusa. Ono się go bało. Dlatego jest napisane, jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych, to nastąpi u ciebie sozo, czyli ratunek absolutny i końcowy. I piekło będzie się ciebie bać. Grzechy, które dzisiaj są dla ciebie problemem i z którymi się borykasz, odpadną z twojego życia jak z trubki. Bo nie będą się mogły utrzymać na tej konstrukcji. Bo zmartwychwstały, nie ma ran. Tam się nic nie goi, bo tam się nie rani. Rozumiecie? Nie istnieje w ogóle funkcja taka jak gojenie. Bo nie ma ran, one nie powstają. Oto zmartwychwstały Chrystus. Rozumiecie? Pierwszy list do Koryntian 15:55. Gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Pyta apostoł. Gdzie jest o śmierci żądło Twoje? I 56. A żądłem śmierci jest grzech. Śmierć ma wiele żądeł. Wszystko, co nie niesie ze sobą życia, pochodzi ze śmierci. Wszystko, co nie niesie życia, jest błędem. Żądłem śmierci jest jakiś błąd. Śmierć manifestuje się w życiu ludzi poprzez szeregi błędnych funkcji, nazywanych popularnie grzechami. Ona się tak manifestuje. Choroba to błąd. Bieda to błąd. Pycha to błąd. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To błędy. Złe myślenie to błąd. To wszystko grzechy. Niepowodzenia, choroby, niemoce, zniewolenia, zaburzenia, wszelkie formy ubóstwa. To wszystko są żądła śmierci. To grzechy, czyli błędy. To grzechy. To grzechy. Błędy różne. Gdy człowiek Boży dogłębnie zaczyna rozumieć to, że oddając życie Jezusowi stał się odpornym na śmierć, to
krok po kroku śmiertelne żądła przestają mieć na jakikolwiek wpływ. Ale człowiek musi być świadomy, że jest zmartwychwzbudzony. Zmartwychwzbudzony nawet nie myśli o śmierci, bo właśnie tam był i właśnie z niej wyszedł. Dlatego apostoł, bo co to jest te, gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? To jest proroctwo. Apostoł tu prorokuje, uwalnia prorocze poselstwo. Przez niego tutaj w pewnym sensie mówi Bóg. Mówi ten Chrystus zmartwychwstały. Mówi, no gdzie jest śmierć i żądło twoje? Gdzie? Byłem tam. Byłem. Nie jesteś wcale taka mocna, jak mówiłaś. Umarłem i wstałem z martwych. Co masz jeszcze na mnie? Co posiadasz? Co posiadasz, szatanie? Co posiadasz? Właśnie wyszedłem z czeluści śmierci. Co masz na mnie, diable? W naszym życiu to musi grać jak orkiestra. Kiedy pojawia się problem, odrodzony z Bożego Ducha człowiek i prawidłowo poinformowany duchowo mówi tak, co masz, diable, na mnie? Przecież jestem zmartwychwzbudzony. Wiecie, ludzie nie czytają śmierci jako tych różnego rodzaju porażek takich życiowych. Nałogów, niedowartościowania, odrzucenia. To się tak nazywa. O, duch odrzucenia jest. O, duch takiej, taki. Duch inny. To wszystko śmierć! Śmierć! Kompleksy to śmierć! Patrzysz w lustro, mówisz, jaka ja jestem taka brzydka. Śmierć! Mówi do ciebie. Śmierć! To wszystko są pochodne śmierci, żądła śmierci. Takie myślenie, czy mi się uda ten biznes, czy mi się nie uda, to śmierć! A może się cofnę? To śmierć chce, żebyś się cofnął. To śmierć chce, żebyś sięgnął znowu po jakieś nałogi. To śmierć. Ale kiedy chrześcijanin wie, że jest nieśmiertelny. Nieśmiertelny. Nie, że kiedyś wstanie z martwych. Pamiętacie, jak Jezus idzie wskrzesić Łazarza? Podchodzi jedna siostra, beczy, ta się dała Łazarza i... A Jezus mówi do niej, wierzysz w ogóle w zmartwychwstanie? Tak, Panie, wierzę. Wierzę, że kiedyś staniemy wszyscy z martwych. Jezus ją bierze za buzię, patrzy w oczy i mówi, posłuchaj, ja jestem z martwych stanie. On w to wierzył. W ogóle wiecie, że on wierzył, że stanie z martwych. W ogóle wiecie, że on wierzył, że stanie z martwych, zanim stał z martwych. Ja nieraz to mówię. Jezus stał z martwych przez wiarę. Jest napisane, Bóg wzbudził go z martwych. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że kiedy człowiek ma wiarę, to Bóg działa. Dla Boga nie było problemu sięgnąć ręką w piekło i wyjąć samego siebie za tyłek stamtąd. Jako człowieka. Mistyczne. Mistyczne. Żeby to zobrazować, albo trzeba mieć życie modlitewne, albo ćpać. Ale on to zrobił. On to zrobił. Uwierzył jako człowiek, że wstanie z martwych. I jako Bóg sam podźwignął tego człowieka, który był nim właśnie. Dzieje się tak dlatego, że wiara w zmartwychwstanie czyni nieśmiertelny. Wiara w zmartwychwstanie czyni nieśmiertelnym twoje życie. Czyli nie przyjaznym śmierci, nie łączącym się ze śmiercią. Jeżeli ja wierzę, że jestem zmartwychwzbudzony wraz z Chrystusem, ja w to wierzę, to krok po kroku każdy problem będzie musiał opuszczać moje życie. Rozumiecie? Bo śmierć nie będzie się mogła utrzymać na mnie. Tak jak oliwa nie utrzyma się na czymś, ona spłynie, poleci. Rozumiesz? Nie da rady. Nie da rady wylać oliwy na nóż i chcieć, żeby ona tam była na tym nożu. To spłynie. To się nie łączy. Ogień z wodą się nie łączy. Rozumiecie? Śmierć z życiem się nie łączy. Tam nie ma łącznika. Chrześcijanie w ogóle w jakiś enigmatyczny sposób myślą, że śmierć z życiem się łączy. Tak?
Tak wstałem z martwych, ale diabeł mnie dojeżdża. Kurczę, co ty masz z tymi w ogóle implikacjami logicznymi? Skąd, jak ty to wyciągasz? Jak? Diabeł mnie dojeżdża. No diabeł cię dojeżdża, bo ty nie wierzysz, że jesteś zmartwychwstany. I diabeł widzi, że nie wierzysz. Bo wiarę co? Widać, widać, widać! Jest napisane o Jezusie i zobaczył ich wiarę. A pamiętajmy, że był człowiekiem. Jeśli ludzie mogą widzieć wiarę, no to przepraszam, diabeł może widzieć ją o wiele lepiej. Wiarę się widzi. Zresztą do kogoś mówiłem, ty nie wiesz, on mówi, skąd ty wiesz? Ja mówię, przecież widzę. Jak ty możesz widzieć, czy ja wierzę, czy nie wierzę? Ja mówię normalnie, chrystocentrycznie, no widzę, że nie wierzysz. Nie wierzysz. Nie wierzysz. Wszystkie twoje działania są związane z jakimś kawałkiem niewiary. Masz cały czas jakieś w ogóle niewiarki, takie małe. Rozumiesz? Pokazać wam takie niewiarki? Ilu z was ma taką funkcję, że ma jakiś problem? Przyjdzie do jednego litera, porozmawia. Nie, pójdę do drugiego. Z drugim o tym rozmawia, z trzecim o tym porozmawia, z czwartym porozmawia. Potem nie ma z kim porozmawiać, to nie porozmawia z literem, tylko z kim innym. Co ty myślisz? Co ty myślisz? Co ty myślisz? Ze wszystkimi liderami porozmawiam o tym. Po radę poszedł. Rada jest jedna. Wierzysz w radę? To idziesz po radę. Wiesz co? Nie wierzyłeś w radę lidera. Wiesz co? Nie wierzyłeś w radę drugiego człowieka. Nie wierzyłeś. A wiesz czemu? Bo poszedłeś się znowu pytać. A ile razy macie tak, że się Boga pyta ktoś parę razy o coś? Nie słyszę, ja nie słyszę Boga, nie słyszę Boga. On do mnie nie mówi, nie słyszę go. Nie wierzysz w to, że ci odpowie? Jak raz zapytasz? To nie słyszysz. Boga się pyta i się odchodzi. Słowo honoru, że ci odpowie. Jak tylko się będziesz trzymał w ogóle tego, że się kogoś zapytałeś o to. Na pewno. Im więcej będziesz pytał, tym będziesz mniej wierzył. To proste. Ale ludzie chcą zabić ten system emocjonalny, taki, który przeszkadza temu wszystkiemu. Pomyślał, że im więcej będą gadać z Bogiem o tym i z każdej strony temat rozpatrzą. A Panie, a jak się takie coś zdarzy? A jak takie się zdarzy? A jak takie się zdarzy? Rozumiesz? Wypadałoby, żeby głoś z nieba taki powiedział wtedy, no sobie to już nie dam rady, ja nawet. Jak już to wszystko się zdarzy, to zmierza zachodzi. Jak już się ziemia, bo mnie w twojej teologii ziemia się w drugą stronę zacznie kręcić. To już nie dam rady, mimo że Bogiem jestem. Ja pójdę na kurwa. Rozumiesz? Niestety Bóg jest Bogiem wiary. Niestety jest monotematyczny w tym temacie. Niestety on nie rozmawia w niewierze, bo on nie potrafi. Jest parę rzeczy, których Bóg nie może. Na przykład nie może z niewierzącym człowiekiem iść na jakiś układ, bo on jest wierzący, a człowiek jest niewierzący. A jest napisane jak W, że jakże mogą iść razem, jak się nie umówią. Jak się wierzący z niewierzącym spotykają, to tak jak pijany z trzeźwym. Rozumiesz? No nie da rady, no nie da rady być w środowisku pijanych ludzi, jak jesteś trzeźwy. Musisz się upić. Rozumiesz? Bo inaczej to w ogóle się musisz zrywać stamtąd, bo to cię nawet nudzi. Rozumiesz? Jak byłeś pijany, to nie ma problemu. I było wszystko git. I się dogadywałeś, było niesamowicie. Ale teraz jesteś trzeźwy i on przychodzi do ciebie po czterech browarach i on a w ogóle nawet nie chce odmówić. Nawet nie rozumiesz słowa, ale kiedyś byś świetnie rozumiał. Kiedy było, bracie, naprawdę. A dzisiaj nie ma. Mówicie w innych językach. Rozumiesz? Musisz odejść z tego środowiska i Bóg odchodzi ze środowiska niewierzącego człowieka. Nie dlatego, że go nie kocha, tylko dlatego, że się nie może z nim porozumieć. Bóg mówi, jesteś zmartwychwstały, a człowiek mówi, diabeł mnie dojeżdża, panie, ratunku. Ale jesteś zmartwychwstały. Zmartwychwstały. Diabeł ci zębami może peeling zrobić, jak chcesz. Nic więcej, rozumiesz? Nic więcej! Nic więcej! Bo jesteś zmartwychwstały!
Tak jak ja, kiedy wyszedłem z grobu przed 2000 lat. Człowieku, zwróć na to swoją duszę, a diabła porazi prąd. Prąd go porazi. Rozumiesz? Prąd. Gdy nasza wiara będzie ulokowana w zmartwychwstaniu, to sami zaczniemy doświadczać mocy zmartwychwstania w duszach i ciałach. Ona musi być ulokowana na zmartwychwstaniu. Wierzę, że jestem zmartwychwzbudzony wraz z Chrystusem. Ja w to naprawdę wierzę. Od tego w ogóle zaczynają się moje ruchy wiary. Ja nie przychodzę do Boga z problemem martwoty. Tylko przychodzę i mówię, jestem zmartwychwstały, ucz mnie, jak mam używać metod zmartwychwstałego. Pokaż mi mechanizmy, bo ja już świetnie je potrafię realizować. Tak zbudowana wiara jest w stanie zniszczyć każdy zamysł śmierci. Każdy zamysł śmierci. A więc należy wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Pierwsza podstawowa rzecz. Ostatnio tutaj rozmawiałem z człowiekiem, przyprowadzałem go do Jezusa. Czy wierzysz? Mówię, że wstał z martwych. Myśl. Poczekaj. Ja mówię, myśl. Wierz. Bardzo. Wiesz, o co chodzi? Mamy to. Jeśli wierzysz, że wstał z martwych, mamy. Wiecie, że jak człowiek najpierw uwierzy, że Jezus wstał z martwych, to wiele łatwiej ma uwierzyć w to, że Jezus umarł za jego grzechy. My często próbujemy ludziom walić Ewangelię od drugiej strony. Jezus umarł za twoje grzechy. Weź go, przekonaj, że Jezus wstał z martwych. Weź, zrób to, co powiada Pismo. Sprowokuj go do tego, aby uwierzył w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych. Weź mu to, zrób. Weź mu od tej strony głoś. Nie głoś mu, że go Bóg kocha. Nie głoś mu, że o Jezus umarł za jego grzechy. Weź, spróbuj, jak powiada Pismo. Potem to wszystko też mu mów. Też mu głoś. Ale weź od tej strony. Ja często miałem głosiem, bo mówię, Jezus stał z martwych. Mówię, słuchaj, on żyje. Tak, ale co mnie ze mną stał z martwych? Jak ja mam problemy? Ja mówię, no wiem, że masz problemy. Wiem, że masz przesrane. Równo. Wszędzie. Wszędzie. Ale chodź, dawaj, pogadamy o tym zmartwychwstaniu. Pokażę ci mechanizm. I to jest petarda. Jak człowiek uwierzy, że Chrystus stał z martwych, to my mamy bazę, żeby mówić, wiesz, Jezus umarł za twoje grzechy. Twoje grzechy są przebaczone. Bóg cię kocha. Bóg jest po twojej stronie. Rozumiem? Po jemu w głowie powstała płaszczyzna, że Chrystus stał z martwych. To jest mistyczne. To naprawdę jest mistyczne. I to działa. Paweł był filozofem. On przyniósł Grekom nową filozofię. Zresztą oni w oryginale mówią, jak on na Areopagu ich naucza, to oni mówią, cóż to za nową filozofię nam przyniosł. On nową filozofię przyniósł, to była filozofia. To była droga. Oni mieli swoje drogi, stoicy mieli swoje, inni mieli swoje, a Paweł przyniósł nową drogę, mówił. A ja wam pokażę taką drogę i tą drogą, jak się tutaj pójdzie, to będzie lepiej niż wasz imię. I Paweł w tym swoim filozoficznym umyśle odebrał od Boga głębokie objawienie.
Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych. Od tego w ogóle, rozumiesz, taką bazę odebrał. A wyznanie ustami, że Jezus jest Panem, jest ściśle związane z tym, że człowiek zaufa temu Bogu. Nie można nazwać kogoś Panem w tej konfiguracji, jeśli się nie ufa. I człowiek, kiedy się dowiaduje w związku z tym, że on umarł za jego grzech, że on mu przebaczył grzech, ten Bóg z uwagi na Jezusa. I że ten Jezus posiada wszechmoc, to on go Panem może teraz nazwać. A więc musisz uwierzyć, człowiek musi uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Dwa, musi rozważać i myśleć o nim. Błagam was, myślcie o zmartwychwstaniu Jezusie. Rozważajcie go. Ze wszystkich aspektów Jezusa najbardziej rozważajcie jego zmartwychwstanie. Najbardziej. Wszystkie inne też są ważne. Ale to jest początek drogi. Początek drogi to jest zmartwychwstanie. To nie jest narodzenie w Betlejemie, to nie są znaki, to nie są cuda, to nie jest powołanie 12 apostołów, to nie jest nawet śmierć krzyżowa. Zaczynamy od zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał. To jest w ogóle świetny też temat do ewangelizowania ludzi, tak jak muzułmanie. Wiecie, o co chodzi? Żydzi, buddyści, wszystkie te nacje. Bo oni tutaj mają różne filozofie, tak? A ty masz jedną rzecz, powiedz, słuchaj, ale Mahomet nie wstał z martwych, prawda? Ja nic nie mam do Mahometa. Porządny człowiek, chciał dobrze. Ale nie wstał z martwych, prawda? No tak. A Chrystus, w którego ja wierzę, wstał z martwych. Budda nie wstał z martwych. Konfucjusz nie wstał z martwych. Żaden z proroków Starego Testamentu nie wstał z martwych. Ani Mojżesz, ani Abraham. A Jezus Chrystus stał. To jest atut naszego głoszenia też. Atut. Mamy atut. W ogóle wiecie, że jeżeli chodzi o religioznawstwo i temat w ogóle religii na świecie, to jesteśmy jedyną, tak to nazwę roboczą na potrzebę tego wykładu religią, że wierzymy, że nasz mentor stał z martwych. Nie ma innej takiej religii na świecie. Nie ma. Są różne rzeczy. Dojście do oświecenia poprzez oczyszczenie umysłu, czy tak jak u muzułmanów, poprzez dobre uczynki. Rozumiecie? Ale nie ma takiej akcji jak u nas. Mamy mistrza, który wstał z martwych. Mistrza. Który wstał z martwych. I uwierzenie w Niego powoduje zjednoczenie. Stanie się z Nim jedno, takim samym bytem. Jest napisane, kto się łączy z Bogiem, jest z Nim jednym duchem. Więc kiedy się rodzimy na nowo, dajemy życie Jezusowi, stajemy się jednym duchem ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tym samym duchem. Tym samym duchem, jednym duchem. Dalej, aktem wiary trzeba utożsamić się z tym. To jest akt wiary. Wierzę, że jestem zmartwychwstał. Wierzę to. Staję przed lustrem rano, Artur Cerojski, zmartwychwstały w imieniu Jezusa, żyjący wiecznie, nieskażytelny. Dalej, systematycznie wyznawać swoje zjednoczenie. Musimy je wyznawać. Wyznawać. Musimy o tym mówić, opowiadać. Powiedzcie komuś jutro na przykład, że jesteście zmartwychwstali. Może w pracy? Może w szkole? Może napiszcie komuś SMS-a? Zróbcie jakieś wyznanie. To jest, wiesz co, tak wczoraj sobie przemyślałem parę spraw, w ogóle jestem nieśmiertelny. Zjednoczony z Bogiem, nieśmiertelnym Bogiem. Fajne jest, bo na przykład kiedy was zatrzyma, nie będziecie mieli maseczki, policjant was zatrzyma.
to możecie się z nim podzielić tą informacją. To jest napisane, że zaburzenie psychiczne nie muszą maseczek nosić. Uspokój, że taką mam sytuację. No to ustawa nam mówi. Rozumiecie? No. Na przykład mam powiedzieć, popodziel się z takim policjantem taką informacją. Zacznijmy pan, takie mam od wczoraj, czy tam od dłuższego czasu przekonanie, że jestem jak Bóg. Zmartwychwstał. Ale pan też to widzi we mnie. Tylko maski nie noszę, bo chciałem, żeby wszyscy zobaczyli. Nie dadzą ci mandatu, na pewno. Na pewno ci nie dadzą. A nie mogą tego sprawdzić, bo oni nie mogą papierów zarządzać od ciebie, wiecie, bo jego konstytucja zabrania. Nie? Dalej, należy proklamować do problemów stan swojego zmartwychwstania. Jak się pojawi w twoim życiu teraz problem, nie mów preszatanie, wąt diable, czy tam inne rzeczy, co ty tam mówisz, rozumiesz? Tylko zacznij proklamować swoje zmartwychwstanie. Jestem żywy, nie umrę, nie dotyczy mnie śmierć. To mnie nie dotyczy. Zacznij mówić do niego. Przedstaw mu się w ten sposób. Niech on zacznie cię kojarzyć z tego rodzaju w ogóle stworzeniem. Powiedz. Rozumiesz? Do twoich kompleksów. Jeżeli zobaczysz, że wśród ludzi czujesz się gorszy, nie czujesz się komfortowo, rozumiesz? To te odczucie, to jest śmierć. Rozumiesz, co to jest za odczucie? To jest śmierć. Brak na przykład komfortowego odczucia w swojej psychice, kiedy znajdujemy się wśród ludzi, to jest normalna, zwykła śmierć. A więc kiedy ta śmierć przyjdzie na przykład, to zacznij do niej mówić. Więc jestem zmartwychwstały. Żywy do bólu. I grom duchy śmierci. W ogóle każdy aspekt negatywny w twoim życiu to jest śmierć. Te demony, które za tym stoją, na tym siedzą, mogą mieć różne nazwy. Ale pamiętaj, śmierć będzie ich podstawą. Odczuwasz odrzucenie? Śmierć za tym stoi. Po prostu. W głowie masz, że Bóg cię zaakceptował, że jesteś zaakceptowanym człowiekiem. Takie masz coś w głowie. Wymianę krzyżową masz w głowie wykutą na blachę. A w twoich emocjach czujesz się odrzucony. Rozumiesz? To jest śmierć w twoich emocjach. Siedzi ci śmierć w emocjach. Rozumiesz? Siedzi ci śmierć w emocjach. Emocje, przyjaciele, to jest część naszego mózgu. Siedzi ci tam śmierć. I musisz ją przegrać tak. Musisz nakazać, żeby to odeszło. Nie należy, czego? Gloryfikować rządem śmierci przede wszystkim. Tych wszystkich właśnie negatywnych rzeczy, które pochodzą od śmierci, nie wolno gloryfikować. Nie wolno ich podnosić do rangi wielkiej. Tworzyć wielkich rozpraw o nich. W swojej głowie i w stosunku do innych ludzi. Tego nie wolno robić. Rozumiesz? Bo to cię będzie pogrążać. Pogrążać. Ja wiem, że są momenty w życiu człowieka, że trzeba się wypłakać. Są momenty, że trzeba się komuś wygadać, są momenty, że trzeba się do kogoś przytulić, są momenty, gdzie potrzebujesz człowieka, który nic więcej nie będzie robił, tylko trzymał cię za rękę i wysłucha w ogóle twojego łkania. I zrób tak. I tak działaj. Wyłkasz się mu, wypłaczesz, wygdaczesz, rozumiesz, wyprzytulasz, potem oczy, łzy i powiedz, przepraszam. Przepraszam cię, że znowu cię załadowałem w ogóle szampem, w ogóle nie jestem taki, jestem zmartwychwstały. Pomódź się teraz ze mną, zgódźmy się w modlitwie, nakażmy, tak skończ swoją, rozumiesz, uczcie się takich też relacji między sobą. Tak, daj się jeden drugiemu wypłakać, rozumiesz? Nie pouczaj, ja nie znoszę tego, sam byłem kiedyś takim debilem, to debilem byłem taki. Zapytajcie się mojej żony, czy mam jakiś debilem, byłem kiedyś po moim nawróceniu, że w ogóle każdą rzecz, która
gdzieś tam nie współgrała z moim jakimś poglądem, to torpedowałem od razu. Ty powinieneś być taki, ty powinieneś być taki, sraki, taki, taki, taki. No ale w wieku 45 lat dojrzałem. Jestem od 3 lat dojrzałym człowiekiem. Rozumiecie? I zrozumiałem, że nie na tym polega sprawa bliskości z drugim człowiekiem. A więc bliskość jest bliskością i daj się komuś wypłakać i ty też się wypłaczesz, jest taka potrzeba następnie. Przeproś swojego kolegę czy koleżankę, weź go za rękę, zgromcie duchy śmierci i idźcie go przyprowadzić do Jezusa w ramach tego w ogóle spotkania. Rozumiecie? Więc będzie grało w tym. Wtedy będzie naprawdę wszystko dobrze. Pełna Ewangelia będzie. Będzie wszystko pięknie. Będzie i relacja. Rozumiecie? I diabeł będzie poniżony, i Bóg wywyższony, i każdy szczęśliwy, rozumiecie? I dusza wypłakana jak trzeba. No to rozumiem, to tak trzeba czasem, ja to rozumiem. Ale nie wprowadzamy tego w miejsce gloryfikacji. O, ale mam problem. Ale diabeł przyszedł. Szok. Ty nie wiesz, jaki ja mam dojazd. Szok. Nie wolno rozważać nawet śmiertelnych myśli. Nie rozważamy ich. Nie rozważamy ich. Zdradzę wam pewną tajemnicę, bardzo praktyczną, co na przykład robi się, kiedy przychodzą takie myśli. Czyta się etykiety. No, etykiety się czyta. Na przykład skład jakiegoś czegoś. Głowę się zajmuje. Rozumiesz? Skład batonika możesz sobie przeczytać. Batonik bierzesz, czytasz skład batonika, pro ciebie te wszystkie emulgatory, kwasowości, tam co są, jak ty postarasz się to dokładnie wymówić, to się tak na tym skupisz, rozumiesz? Sorbinian, sodu, czy tam inny, i zrobisz to 3 razy na przykład, rozumiesz? I twoja głowa się wypełni w ogóle informacjami. Boże, jak wygląda sorbinian sodu? Chciałbym mieć objawienie głębokie. Po prostu wiesz, o co chodzi. I to pomoże ci, rozumiesz, w bardzo prosty sposób, tak? Odeprzeć na przykład jakąś myśl. Myślcie tylko o tym, co pożyteczne. To jest o wiele bardziej pożyteczne, niż myślenie o tym, jaki mam dojazd życiowy, jak mi źle, jaki jestem głupi, jaka jestem brzydka, jak nie mogę, jak nie umiem. Teraz o chodzi. Bo to jest wszystko śmierć! Gorszy niż sorbinian sodu. Ten sorbinian sodu to się przynajmniej idzie pod co podrzucić. Ewangelia Marka, 16 rozdział, cokolwiek trującego wypijecie, nic wam nie będzie, bo żreć sorbinian sodu. Ale myśli o porażce cię zabiją, a nie sorbinian sodu. Myśli o porażce cię zabiją, bo to jest śmierć. A sorbinian sodu to chemia. Rozumiesz? Chemię zwyciężył Chrystus na krzyżu. Śmierć, ona wymaga tego, żebyś ty się zaangażował w to, co się stało na krzyżu. O sorbinian się nie ma, poczytaj o nim. To cię uratuje, zbawi. Sozo nastąpi przez ten batonik. Chcę, żebyście dokładnie rozumieli to, bo nasza wiara, ona musi mieć taki fundament. My wiarę budujemy na Bogu. Nie potem są zastanowienia, wierzyłem, a nie mam. Jak to jest możliwe? Wierzyłem, a nie udało się. W Bogu nie ma luk. Nie ma dziur. Nie ma pustych przebiegów. To my chybiamy celu, nie stosując mechanizmów pańskich. I to są problemy naszego dnia codziennego. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się, aby zmartwychwstanie weszło w nasz krwiobieg. Ojcze, ja modlę się, abyśmy głęboko zrozumieli, że Twoje pokonanie śmierci, Jezus, Twoje zmartwychwstanie odbiło się w naszym życiu wiecznym zjednoczeniem z Tobą w tym, co nazywa się życiem z nieba. Ojcze, w imieniu Jezusa wyrzekamy się w tej chwili
każdego symptomu śmierci, który nie ma nad nami żadnej władzy, bo śmierć nad nami, Pan, nie panuje. Bo jesteśmy zjednoczeni z Tobą, w naszym duchu, jesteśmy zmartwychwstali. Ojcze, ja modlę się o Kościół, o to, aby każdy z ludzi głęboko zrozumiał to zjawisko i żeby wiara Jego była zbudowana na Tobie, Jezus, zmartwychwstałym Chrystusie, zjednoczonym w nas w Duchu Świętym. Amen. 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 Przyjaciele.